Dorota Łosiewicz, to jest telewizja w Polsce.pl, poranna rozmowa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest Marek Suski, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, członek Rady Doradców Politycznych przy premierze Morawieckim. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, zacznijmy od tego pytania, które nam się tutaj wyświetla, pytania tytułowego. Co chce ugrać Władimir Putin na konflikcie przy granicy, ponieważ spekulacje są różne. Mówi się o tym, że chodzi o to, by wojska rosyjskie przybliżyć do granicy Unii Europejskiej. Różne inne pomysły się pojawiają. Pana zdaniem, o co chodzi w tej rozgrywce i Putinowi, i Łukaszence także? Myślę, że to jest pomysł wielowariantowy, w zależności od tego, jaka będzie reakcja, jak będzie wyglądała Unia Europejska, w jaki sposób zachowa się NATO, w jaki sposób zachowa się Polska, w jaki sposób zachowa się też opozycja w Polsce. No i tutaj w zależności od tych różnych czynników, od obrony naszej granicy, od wsparcia, jakie na szczęście otrzymujemy od Unii i NATO, to te warianty mogą być różne. Oczywiście możemy się tylko domyślać, sądząc po działaniach, że jest to pewien rodzaj już w tej chwili konfliktu, no niezbrojnego, ale jednak z użyciem służb specjalnych, które wykorzystują ludzi sprowadzanych z różnych części świata, również też z Rosji, bo część tych osób, które niby to są uchodźcami, a tak naprawdę są imigrantami, którzy mieszkali, pracowali. Jest taki jeden przykład człowieka, który handlował na bazarze przez 5 lat w Moskwie i udał się tutaj na granicę, został przywieziony. I ten transport, który dzisiaj jest przez Białoruś, był też realizowany przez Rosję, przez Moskwę. Więc mamy tu sytuację z całą pewnością współpracy Łukaszenki i Putina. Putin oczywiście umywa ręce, udaje, że to nie ma na to żadnego wpływu, ale widzimy wyraźnie, nawet po tych informacjach dotyczących tak zwanych doradców wojskowych, którzy gdzieś tam się pojawili, rosyjscy w tej strefie przygranicznej, no i tych pograniczników, czy też różne służby, które podczołgują się, przecinają zasieki, to są ludzie służb Łukaszenki. Natomiast co chce ugrać? No, Łukaszenka z całą pewnością chce ugrać to, żeby został uznany za prezydenta, bo sfałszowane wybory spowodowały, że świat go nie uznał, poza jedną Rosją. Rosja uznała te wybory jako demokratyczne i takie, które spowodowały, że Łukaszenka jest nadal prezydentem. No i w jakimś sensie tutaj troszkę mu się udaje, no bo telefony Angeli Merkel, no właśnie, Macrona, właśnie, panie ministrze, bo pan mówi, że dalsza jakby strategia zależy od tego, co się wydarzy, jak zachowa się Unia Europejska. Jak więc ocenić to, że ponad polską głową dochodzi do tych połączeń i prezydent Macron, i Angela Merkel, która rozmawiała i z Putinem, i z Łukaszenką. Jak to w ogóle oceniać i dlaczego Polska nie bierze w tym udziału? Z całą pewnością należy to oceniać negatywnie, bo to jest pokazanie, że nie ma spójnej polityki Unii Europejskiej, tylko każdy kraj sobie prowadzi ją tak, jak chce, niezależnie czy to ma sens, czy to sensu nie ma, czy to szkodzi Unii, czy to w jakiś sposób zabezpiecza interesy Unii, no to tutaj widać, że ta gra jest prowadzona naszymi głowami. To nigdy dobrze się nie kończyło dla Europy, no dla Polski też, ale dla Europy się to nigdy dobrze nie kończyło, bo rozgrywanie przez cyniczne reżimy europejskich demokracji stawało się podstawą do tego, żeby później były kroki bardziej drakońskie, łącznie z działaniami wojennymi. Ale jeśli chodzi o te działania, które mamy tam na granicy, no to już w tej chwili widać, że to jest bitwa, że tam są po prostu potyczki, w którym atakowany jest polski naród, no bo tak trzeba powiedzieć, to nie jest atak na rząd PiS-u, to jest atak na Polskę, na polskich żołnierzy, na polskich pograniczników, na wszystkich, którzy tej granicy bronią, na policjantów, te kamienie, które lecą. Ta bitwa teraz widzieliśmy, to po prostu jak zamieszki uliczne bez wykorzystania
broni w sensie takim, że no nie padły ofiary, ale padły też strzały. Więc tu mamy sytuację taką, że z tamtej strony jest już agresja tak dalece posunięta, że nawet się strzela. Na razie nie wiadomo, czy to były ślepe naboje, czy to były ostre, wymierzone gdzieś tam w powietrze, ale rzeczywiście strzelano w kierunku naszych obrońców granic. I to jest jeden z elementów. Myślę, że tutaj co najmniej jest chęć doprowadzenia do chaosu w Unii Europejskiej. Być może wyizolowanie Polski, skierowanie z tych strumieni uchodźców na Ukrainę, bo już takie propozycje padały, wzięcia Ukrainy w kleszcze. No, tu możemy się domyślać różnych wariantów. Generalnie niestety też mamy informację, że Rosja ćwiczyła wariant ataku na kraje właśnie i Bałtyki, i Polski z użyciem imigrantów. Więc jest ten wariant przygotowywany, opracowany i niestety realizowany. Wszystko zależy od naszej postawy. Jeżeli będziemy potrafili naszej granicy strzec, pilnować i nie damy się tej agresji, to być może ta agresja zostanie powstrzymana. Ale jest potrzeba silnego wsparcia Unii. No i niestety takie działania, dzwonienie do dyktatora, który sfałszował wybory, to jest, można powiedzieć, woda na jego młyn. No dobrze, ale obrona granicy to naszej jest... opozycji też są szkodliwe z punktu widzenia naszego interesu. Obrona granicy to jest jedno, jest to też zewnętrzna granica Unii Europejskiej, o czym wszyscy wiemy, no ale jak długo można fizycznie bronić? Rzeczywiście ta dyplomacja, te zabiegi dyplomatyczne są potrzebne, no bo sama obrona nie wystarczy. Pytanie, dlaczego Polski nie było przy tych rozmowach? Dlaczego to się dzieje ponad głowami? Wczoraj jedna ze stacji komercyjnych pokazała, że gdy odbywały się te telefony, to pan prezydent był na meczu, a pan premier na bankiecie. No to rzeczywiście jest szukanie dziury w całym, dlatego że i prezydent, i premier podejmują działania, rozmowy, wyjazdy, spotkania. Uzyskaliśmy szerokie poparcie i uznanie i Unii Europejskiej, i NATO w tych działaniach obronnych. Natomiast to nie jest też tak, że premier i prezydent 24 godziny będą gdzieś jeździć po Europie, bo życie też się toczy oprócz tego, co dzieje się na granicy. Więc też nie można zarzucać komuś, że zajmuje się na przykład budową dróg czy innymi różnymi sprawami, które niestety też są w Polsce ważne. Także to jest trochę zarzut chybiony. To by oznaczało, że właściwie jesteśmy sparaliżowani tym konfliktem, nic innego nie możemy robić. I to byłoby też sukcesem Putina i Łukaszenki, więc życie musi się toczyć w miarę normalnie, a jednocześnie te wszystkie działania, chociażby wczoraj rozpatrywana ustawa, która ma wspierać osoby, samorządy, przedsiębiorców, którzy są w tej strefie przygranicznej, którzy z tego tytułu mają straty, no to tego typu działania muszą być podejmowane, chociaż nocna debata na ten temat pokazywała, że opozycja nadal jest opozycją niecała. Tutaj jednak pewne różnice zachowań były. Konfederacja z PSL-em i tą partią 2050, jak to niektórzy ją określają, byli bardziej konstruktywni, natomiast Lewica razem z Lewicą Obywatelską, która się nazywa Platformą, byli przeciw, bardzo krytykowali. No mieliśmy sytuację wyjścia nawet z prac komisji, gdzie pracowaliśmy nad uchwałą popierającą, solidaryzującą się z obrońcami granic. No, oni chcieli, żeby wzywać rząd do humanitarnych zachowań, czyli żeby przytulić tych wszystkich agresorów, którzy tam nas napadają. No właśnie, w tym, w tej, to jest też... To jest też narracja, panie ministrze, szefa rosyjskiego MSZ, Siergieja Ławrowa. No, bardzo niebezpieczne wypowiedzi wczoraj z jego strony. Zachowanie polskiej strony jest całkowicie nieakceptowalne. To mówi Siergiej Ławrow. Gaz łzawiący, armatki wodne, strzelanie nad głowami imigrantów w stronę Białorusi. Oni nie mogą nie rozumieć, że naruszają wszelkie normy międzynarodowego prawa humanitarnego. No, wydaje się, że Ławrow uderza tutaj w tę nutę, która dla Zachodu jest tak istotna, czyli tego humanitarnego traktowania. To tylko może ten konflikt, no, zaostrzyć, pogłębić i utrudnić wyjście z niego.
Mamy próbę wbicia klina przez Rosję i Białoruś w Unię Europejską. Niestety część środowisk w Polsce politycznych, którzy politycy powinni przede wszystkim chronić swój kraj, używają tego typu argumentów na to, żeby wpuścić tych atakujących polską granicę, próbujących przekroczyć ją nielegalnie młodych ludzi, no, o których jeszcze nie tak dawno Tusk mówił, że to biedni ludzie szukający swojego miejsca na świecie i uciekający przed wojną. Tymczasem większość z tych obywateli to są Irakijczycy albo różne nacje tych uciekających z Afganistanu, bo tam w zasadzie nie ma. No może 2 osoby na 1000, które tam próbowały nielegalnie przekroczyć granicę, więc to w ogóle nie liczący się odsetek. Natomiast no, ci młodzi ludzie, którzy jednak wykupili sobie wycieczki za grube pieniądze, jak patrzymy, jak są w markowe ubrania odziani, no, takie, na których pewnie większość Polaków nie stać, te buty po parę tysięcy, no to trudno powiedzieć, że to są biedni ludzie szukający miejsca na ziemi. To są rzeczywiście imigranci, którzy chcą dotrzeć do Niemiec, bo oni deklarują, że to ich interesuje, po to tylko, żeby tam żyć, dostać mieszkanie, socjal, być może żyć dobrze, dostatnio i bez specjalnego wysiłku, bo nawet do pracy nie muszą chodzić. Panie ministrze, więc mamy tutaj do czynienia z próbą zdestabilizowania Unii. Zresztą to nie jest pierwsza próba zdestabilizowania Unii. Pamiętamy jeszcze, kiedy od strony Turcji różnymi metodami, nawet na pontonach przepływano cieśniny po to, żeby dostać się do Europy. I później Europa, no tutaj nie wiem, czy Angela nie popełniła błędu, płacąc grube miliardy Turcji za to, że powstrzymała falę uchodźców. I ta fala rzeczywiście tam zdecydowanie się zmniejszyła. Destabilizacja Unii nastąpiła, bo były te zamachy liczne, gwałty, o czym się nie mówi, podpalenia, zniszczenia, dzielnice nawet, do których policja już się boi wchodzić w krajach europejskich. No to ten strumień teraz Putin kieruje za pomocą Łukaszenki z tej strony, atakując Unię od wschodu. O takim rodzaju charakter mówił także Siergiej Ławrow. Że też dostanie miliardy, żeby powstrzymać ten eksodus. No właśnie, o takim rodzaju haraczu, który Unia Europejska mogłaby płacić Białorusi, mówił także Siergiej Ławrow. Ale jeszcze na koniec chciałam zapytać o stanowisko opozycji, o którym pan już wspomniał. Jak je rozumieć? Dlatego, że no, właściwie każdego dnia słyszymy z tamtej strony co innego. Najpierw była krytyka, potem Donald Tusk się spotkał z Angelą Merkel. Wydawało się, że jednak rozumie powagę sytuacji. Teraz Koalicja Obywatelska jednak znowu atakuje rząd. Jakie jest właściwie stanowisko opozycji w sprawie ochrony granicy i czy w ogóle możliwe jest porozumienie z rządem? No bo jednak część opozycji zachowuje się propaństwowo, wydaje się. Przepraszam bardzo, ale dźwięk zanikł i słyszałem tylko szczątki pytania. Jeszcze raz. Domyślam się, że chodziło o opozycję i o jej stanowisko. Tak, tak, jak to rozumieć? Mogę powiedzieć tak, że nawet podczas wczorajszych prac komisji nad uchwałą solidaryzującą się z obrońcami granic, mieliśmy podział na opozycji. Lewica z Platformą wyszły. Twierdzą, że to jest wina Polski, że ten kryzys humanitarny, że powinniśmy tutaj udzielić pomocy, chcieli wzywać rząd w ogóle do humanitarnych zachowań. No, kiedy my powiedzieliśmy, że przecież ten kryzys jest wywołany przez Putina i Łukaszenkę, że nie ma jakiejś strefy uwięzienia tych ludzi pomiędzy granicą polską a białoruską. Oni są po prostu na terenie Białorusi. My nie mamy możliwości udzielenia im jakiejkolwiek pomocy, jeśli Białoruś odmawia. Przecież rząd wysłał tiry z pomocą humanitarną i nie zostały one wpuszczone na teren Białorusi. Więc twierdzenie, że Polacy się zachowują niehumanitarnie, jest po prostu oszczerstwem w stosunku do tych wszystkich, którzy tam bronią naszych granic. Tym bardziej, że no, opowiadałem, jak byliśmy z wizytacją komisji służb specjalnych, wizytowaliśmy ośrodki, gdzie są zatrzymani, gdzie jest pełna opieka lekarska, wyżywienie, ubrania. No, dzieci mają dostęp do biblioteki, grały sobie w piłkę, kiedy byliśmy, mają boisko, siłownię. No, i twierdzenie, że my postępujemy niehumanitarnie, to jest po prostu oskarżanie
naszych żołnierzy i służb granicznych, policji, o to, że są, no, mówiono o nich, że to są bandyci, no, w ten sposób obrażając tych wszystkich, którzy bronią granicy, jednocześnie oskarżając państwo polskie. I tu, no, panie ministrze, musimy zachowania. To jest musimy nie do skończyć wytłumaczenia i naszą rozmowę, mówimy, ponieważ jaka jest prawda i chcemy wesprzeć tych ludzi, którzy tam dzień i noc czuwają nad naszym bezpieczeństwem, to wyszli z sali obrażeni, ale część opozycji, tak jak mówiłem, PSL, Konfederacja i Polska 2050 pozostały, pracowały nad uchwałą. To już jest jakaś nadzieja, że część opozycji zachowuje się propaństwowo. Niestety czas nam się skończył. Nie wiem, czy pan minister słyszy. Musimy kończyć naszą rozmowę. Marek Suski, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, członek Rady Doradców Politycznych przy premierze Morawieckim, był moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia panu i państwu życzę.